Halo, halo, it's me, Mario, a właściwie Maciek Makuła. Mamy 19.00, tak naprawdę to przestrzeliłem, ale mam nadzieję, jest falstart, jest 18.59 mojego czasu. No ale to nic, ten koleś to jest Max z półupadku. Zaczynamy dalszą część przygody z drugą połową gry, mam nadzieję, że to będzie większa połowa, chociaż ja jakoś nigdy nie narzekam na długość, jeśli historia trzyma się kupy. I co tam, co on powiedział? Czat widzę działa, widzę co ludzie piszą, świetnie. No to nie ma co przedłużać, może opowiem jeszcze, jak ktoś nie wie co się podziało. No wiadomo, spoilery i tak dalej, no ale takimi prawami się kierują te tutaj filmy z rozgrywki. Filmy to górnolotne słowo, chodzi oczywiście o zwykłe filmiki. Mianowicie Max, znaczy to nie było z jego winy, ja go strasznie lubię, ja go rozumiem, to nie on zawinił, ale skopał. Kto miał być zabity, został zabity, prezes został zabity, wszyscy zginęli, no ale Max się mści, znaczy jeszcze tam poszukuje czegoś, co może uratować jego sytuację w Rio de Janeiro, w São Paulo, mianowicie rusza na poszukiwanie porwanej żony. No to jedziemy. Tryb hard, moment, w którym zacznę, jest taki, kiedy dostaję po dupie od gangów, bo się zagłębiłem w te fawele. No i ten... Gdzie jedziemy? A, ktoś tam mówi, że no skopał. Ja Maxa bronię, on jedyna ich dziesiątki. No, robił co mógł, no. Taki idealista. Okej, kontynuacja. A. Ktoś tam zwraca uwagę, że całkiem ładnie ta gra wygląda. Jak najbardziej. Maksik, Boże, nie tak. Spokojnie, spokojnie. Jakieś dziwne rzeczy wysiadają. Znowu coś skopałem. To jest brzydki początek. Nie widzę, kto mnie utłukł. Nie widzę celownika. Dobra, ten mnie utłukł. Przewróciłem się i leżę. Niedobrze. Ostatnio miał włosy ktoś tam celny, pan z dziko zauważył w czatu. Tak, dużo się podziało. Max upada, goli włosy. Rękodzieło. Strzały w ramię, coś niedobrze, tak miało być. Okej, Hedy siadł i tu jest jeszcze jeden zio. No i Hedy mi też siadł. Jest strasznie zły moment, kurczę. Nie wiem jak ugryźć go, zaraz. Tu jest broń z kolimatorem. Może tak, jako widz z lotu. Tylko Max się nie uderz znowu tam w główkę. Aż teraz łysą, włosy ci nie amortyzują. Od razu lepiej, mogę od początku wziąć. Okej, jest tam misiek, wyłonił się. I spadł ze schodów. Wygląda jak agent 47 zbrodni. Nie no, łysy w ogóle nie miał meszków włosowych, jak mieszków chyba. A tutaj widać, że po prostu się ogolił. I przypomina... Ha. No jest wiele osób z brodą, które może przypominać, więc sobie odpuszczę to. Fajnie go zcięło z nóg. Czy Max go ściął właściwie. No gangi złośliwe. Maxi, bierz sobie tutaj. Posyłaj gościa do piachu. I ruszamy dalej. Okej, dwa jeszcze mam... Dwie apteczki, nazwijmy to w ten sposób. Trzy głowy do odstrzelenia. No i chyba leżą, tak? Nie. Okej, nie, to jakiś błąd mam, nie mogę widzieć, a mam gdzieś... Coś się dziwnego dzieje, kiedy próbuję trafić tego gościa. No nic, zużyłem. Co trzy głowy to nie jedna, prawda. Ktoś ładnie podsumował. Krwawa łaźnia, zabiłem 1000 osób. A, skończyła się broń. No trudno. Giuseppe, dobrze. Hopla, hopla. Czy ktoś jeszcze przeszkodzi mi w tym jakże pięknym locie? Czy to będzie boleść? Moduję na brzuchu, powinien, jak padnę, jak napadę, to nie będzie to bolało. Ach, piękno, i leżymy i... Teraz ktoś stamtąd mnie postrzelił. Tam jest ta główka, okej. No i tym samym wyczerpałem już wszystkie moje szanse na uzdrowienie się cudowne. A przeciwników jest niemało.
Teraz przeszukajmy gadżety, czy coś tu mnie jeszcze zbawi. Może tu mają jakieś środki przeciwbólowe, ktoś włożył w rękę w ten... tam narzędzia do cięcia. Szukałem ładnego słowa, ale nie znalazłem. Docisnąć wtyczkę od mikrofonu, co to znaczy? Co się stało? Ktoś mówi, niech coś się dzieje, jak coś źle słychać. Przez stery? Ojej. Niech potwierdzą, nie powinno być niczego. Okej, mogą wychodzić tylko stąd, więc ja tu będę sobie leżał i ich eliminował. Jakiś gaz go ogłuszył. Uff, potwierdzono, dobra. Teraz tak, jak będę przeładowywał, to pewnie mnie zestrzelą, ale cóż, zaryzykuję. I ostatnio właśnie do tego momentu doszedłem, znaczy tu mnie zabili i tyle, żadnego zapisu, niczego. Ja sobie jeszcze się... pochodzę sobie, no to na szczęście jest gra, więc rozglądanie oproszę. Kolejne elementy złotej spluwy. Ja sobie coś w ogóle wymienię tutaj na kałasznikowa. Chyba, że była amunicja jednak do tej spluwy z kolimatorem. Nie wiadomo, jakiej oni używają amunicji, to jest jedna i ta sama. No nie ma, niestety. Oj, tutaj uwaga, jak widzicie, realizm. Spluwy używają różnej amunicji. To nie jest takie w dobie upraszczania... częste. Boże, ciała. Bo po deszczu widać, że w ganach chodzi. No tak, jest ładnie ubrany. Przygotowany do walki. Max Cejrowskiego spotkał. Jak się może ubierać człowiek w tamtych... Mam podobną koszulę, wiem te koszule hawajskie. Że się pochwalę. Na co, jak skoro jest taki widzylan, wszyscy Maxa kochają, to ja też. Oj, tu też jest złota część. I... a tu już zamknęli od środka. Dobra, autorzy. Ha! Ktoś się pyta, jak ten czat wygląda, czy mam go na ekranie? Mam go na ekranie, znaczy mogę tutaj, no, zdradziłem trochę co nieco. Chciałbym powiedzieć, że mam na przykład, jak to się ładnie nazywa, telepatycznie odbieram, no ale to byłby taki suchar straszny. Tak, na Kinekcie mam. Okej, okay. Jest murzynek. Mieszka w Ameryce Południowej. I twardą ma skórę ten nasz koleżka. Niech wyjdą koledzy. To był ostatni, skądś tak ładnie rozpaćkał. Wstawaj, Max. Idziemy na piwo. Nie, to ruszaj się, Maxie, idziemy na piwo. Nie idziemy, Max teraz nie pije. Właśnie kolejny motyw. Max teraz rzucił na chwilę picie. Nie pije od paru godzin. Aviana's market value is falling by the second. I had to get to Serrano before he dumped his stock. Fabiana to jest ta właśnie żona świętej pamięci prezesa, który odszedł. Ech, Maxik, Maxik. Co tobie na głowie wyrośnie teraz? Tyle strasznego. Tyle się złego podziało. Pociągi. Śmierdzi sceną w pociągu. Dawno nie było strzelaniny w pociągu. Okej. Max Cell. To jest Splinter Pain. Zobaczymy. Max się potrafi tak fajowo skradać. Co cieszy, że to przypomina wtedy właśnie... kurde, te graffiti. Strasznie ładnie to miasto tutaj odwzorowali. Mam dwa painkillery. Tak, tak, dziękuję. Dokładnie tak. Wszystko się zgadza. Zaraz przelazłem tutaj. No i co? These bastards look different, tougher, more capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell I was moving up the food chain. I hoped Fabiana wasn't going to be served up come feeding time. Okej, czy da się po cichu załatwić? Odwieczne pytanie w grach. Czy mogę przejść na kilka sposobów? One vice at a time. Oj, teksty Maxiorka. Okej, zastanówmy się. Tam jest jakiś gość na dachu, chyba. Gdzie jest mój kałasznikow? Okej. No jest. Ale może uda się jakoś pozakradać spokojnie. Kto tam mówi? Cem Skorpion mówi, że idzie do sklepu. No oczywiście, że obchodzi. Akurat po to jest czat, żeby można było informować. W ogóle teraz w trakcie trwania tego strumienia odbywała się konferencja jak Microsoftu pewnie.
No, ciekawe dni. Znaczy, jakoś tak nie mam parcia na to, co oni tam pokazują, bo nudzą strasznie te wielkie firmy. I sobie to obejrzę w swoim czasie. Dlatego teraz maksuję tutaj. To chyba jest fawela. Tak, to jest. There was no need to announce my arrival in that part of town. I'd drawn more than enough attention already. Dlaczego Max teraz tutaj pije? Okej, tu jest jakieś fajne miejsce. Będzie kawałek broni? Nie. Ale jest kolejny. Kolejne jakieś tam tiktaki. A właściwie, nie wiem, i bubrą. Czy nadal jest tak, że jak przyceluję lutnę tam ze snajperki w lustro, to widać gałki oczne? Ciekawe, nie wiem, poszukam lustra. Raczej nie jest inny silnik, ktoś tam pytał. Okej, idziemy. Słychać pieski. Jakieś przeszuki na ekranie. Teraz tak myślę, czy coś by to dało, gdybym tego gościa utłukł. Te drzwi wyglądają podejrzanie. Aż sprawdzę, co się stanie, Max. Okej, nic. Nic się nie stało. Wiem wszystko. Czy da się zabrać całą jedną złotą broń, ktoś pyta. Nie wiem właśnie, nie wiem nic, do czego służą złote bronie. Okej, czy to są źli ludzie? Czy mam ich zabić? Nic nie wiem teraz. Szaczory, dziadostwo, skradlenie po schodach, czy po tym odwieczne pytanie? Tu jest jakiś taki punkt, gdzie można się ukryć, więc lepiej tędy chyba. Okej, będzie muzyka jakby co, bo słychać. Pytanie o Risen. Będzie. Spokojnie, nie trzeba pisać pytań, ja wiem. Risen będzie. I proszę, informacje tymczasem Z3 na żywo. Counter-Strike Global Offensive 22 sierpnia za 13 dolców. Okej, ale skupiamy się, bo tutaj śmierć może nadejść z każdego miejsca. Czy w tych krzaczorach coś będzie? Zawsze takie miejsca mnie ciekawią. Max oddycha ciężko. Okej, jest informacja, że złote bronie służą do multika niestety. O. I że złote bronie wyglądają wieśniacko. Dlaczego? Znaczy tak gangstersko, tak gangsta. Gangsta mają złote bronie. Okej, tam jakiś gość siedzi. Nie wiem co zrobił. Wycofali się chyba. Spoko, Maxik, spoko. O, uwaga. Co się drzesz? Czy mógł mnie widzieć? Na razie wierzę, że nic tutaj nie zdradziłem, ani mojej pozycji, ani niczego. O, proszę. Będzie złoto. O, i ktoś tam poprawia, że w singlu też będą złote bronie. Dobra, czyli zagadkę powoli rozwiązujemy. Słyszę jakieś tam pinata, cinata. Cztery zestawy pastylek. Jakieś darcie tam za tym wzniesieniem. Pozamykane drzwi. Ładne kwiatki, piłka. O. Max. Soccer had gotten Claudio away from the favela. But it hadn't gotten them far enough. I couldn't imagine his death had done much to boost the CS's approval ratings in that part of town. Odnoczy tam losów ludzi z favel, chyba nic ciekawego. Pierwszego heada. Mam nadzieję, że to się zliczy. Ktoś tam mówi, że pierwszego heada i ucieka. To było łatwe zadanie. Bo to będzie musiał być head. Okej, Max, piękna gwiazda na ziemi. Okej, mogłem ich zarabić 500 razy, zabić 500 razy lepiej, no ale dawno nie strzelałem do takich dziwnych ludzi. Znowu lamienie. Zaraz trzeba się obudzić. To jest Max Payne, może ten koleś tam... No panie... O! Muszę go trafić w klatkę, żeby pokazał ten. Ech.
Faj, pamiętać o beczkach. Boże, tu jest znowu... Czy nie beczki, tutaj to jest mylące. W Maxie nie wybuchają beczki, wybuchają... Oho. Był drobny problem z animacją. Wybuchają tutaj butle z gazem. Realistycznie. Ktoś widział wybuchającą beczkę? W ogóle chyba jacyś obrońcy mitów. Jak to się ładnie nazywa ten program? Testerzy mitów, gwałciciele mitów? Zaraz. Straciłem słowo. Pogromcy mitów. Tak, debugging. Ktoś mówi odnośnie tego zachowania Maxa. Więc pogromcy mitów chyba podkreślili, że beczki nie mogą wybuchać. Więc jak ktoś wam wciska wybuchającą beczkę, to jak wy przeczuwajcie, że jest jakieś coś z tego. Coś jest podejrzanego. Tak, widzę, czat się obudził, że pogromcy. Ja przepraszam. Tak to jest, jak się zatnie mózg. Może też się ogolę na łyso, będzie lepiej. Kiedyś moja babka od angielskiego opowiedziała mi, że miałem taką czytankę dla dzieci, że trepanacja czaszki jest dobra. O, ulotka, zaraz ktoś rozdaje ulotki, trzeba zbadać. Giovanna, charity worker and socialite. Work with the poor and play with the rich. You try to live in two worlds. Eventually you're gonna get your life ripped apart. Boże, wiewiór pisze, że butle z gazem też nie wybuchają. Nie, to nieprawda. Okej, czy ktoś tu jeszcze był z nim? Czy tak się rzuciłem jak... Boże, Max nogami zabija. Widzieliście tę piękną scenę? Dobra, ja tak sobie lamię strasznie. Wydźwignijmy się, zaraz się skończę mi painkillery i tak będzie. Ach tak, jak Chuck Norris, prawda? Ktoś tam przyjrzy, że Microsoft jesteś genialny. Coś się stało na tym, na pokazach. Jeszcze zobaczę te drzwi. Dobra, no i to tyle zbadałem. No tak, ale do czego zmierzam? Myślę o tej wybuchającej butli z gazem. No, teraz nie chcę uzasadniać, bo się znowu rozproszę, ale faktycznie to może mieć prawo nie wybuchnąć. Tutaj przyjrzymy się, że no w pięknych warunkach mieszkają. Przez drzwi czy przez okienko? Nie będziemy otwierać, może nie usłyszą skrzypienia. Może coś tu strzela. Ech, trzeba być uważnym. Mieć oczy dookoła łysej głowy. Czy z każdych tych drzwi mogą wyjść goście? Oho, ludzie mówią o Halo. Tutaj cały czas żyjemy oczywiście strumieniem. To tam jest GameSpot, robi strumień na żywo. Pewnie mi wiele redakcji różnych też. Z E3. Okej, to była dobra reakcja, szybka. Ale pierwszy strzelił niestety. I mają te obrzyny tutaj. Co oni tutaj w ogóle prezentują? Ktoś mówi, że niestety w singlu nie ma granatów. Że wielka szkoda. Czy zamówiłem preorder Torchlight? Ja nigdy się nie boję w preordery. Kupuję jak jest. I tak się prawie przejechałem na Diablo. No ale... Jest mało sytuacji, gdzie kupuję kota w worku. Przeważnie to są jakieś gry... Niezależne. Okej. Okay. Skąd? Okej. Okay. I to było tak, jak lubię. O Boże, nie, nie widzieliście tego. Max, przepraszam, Max. Ech. Porada, przestań się skradać. Nie, ale ja chcę mieć klimat. Czy ty byś się tak... Nie o to chodzi, można grać w tę grę, wiadomo, jakoś efektywnie. Ale ja chcę to zrobić tak właśnie w tym stylu. Spokojnie, tak jakby to zrobił Max. Znaczy Max, no nie wiem właśnie, jakby to zrobił Max. To zależy od osoby, która gra. Charming as this neighborhood was, I'd done enough sightseeing. Tak, ja myślałem, że Max tą łysą pałą rozwali swoje drzwi, ale nie rozwalił. Okej, okay, Maxik. Cóż tam może być? Okej, okay, na górze jest snajper.
To pewnie można było spokojnie załatwić. Okej, dostałem znowu tam w ten. Max, wychylaj się. Boże, Max znowu skopał wychylanie. Ktoś tam mówi o czym? To nie był snajper, tylko ludzik z racą. A, chuligan stadionowy. Czy podoba mi się, zwróćcie teraz uwagę na to, że Max nie celuje tak, jakby celować nie mógł. To czasami jest, utrudnia rozgrywkę. No kurde. Mam nadzieję, że będą go doszlifowywać. Się zrobi z tego kiedyś gra idealna, bo tutaj zostały tylko detale. No to była ambicja zrobienia tej fajnej animacji. I ona czasami się kaszani. Okej, znowu lamerka, bo dostał mnie koleś. Okej. Strasznie fajnie się podnosi, tak naturalnie. A, Internet Explorer na Xboxie, to jest ktoś mówi na serio? Okej, jest wybuchający wojny. Teraz sobie użyję tego. I co? W grze się pali. Nie! Niemożliwe. Dobra, jaki dramat. Ech. Tak. Z cyklu wybuchające beczki. Też się ukrywa za drewnianymi barierkami. Okej, jest dwóch kolegów, których nie mogę dosięgnąć jak na złość z tej broni, chociaż tutaj trafiłem. Okej, Max, zatańcz i wstawaj. No i jeszcze lecąc sobie tak, oglądam cię. To jest dobre miejsce. Sam zażyję tego painkillera teraz, bo to znowu będzie w takich miejscach zażywanie, że szkoda gadać. No, odpowiadając na pytania, co z dołem starców, to ta sama historia, co z Japonią. Chcę, kurczę, to jakoś dopracować, żeby to jakoś ktoś tam miał przyjemność z oglądania. A z racji braku czasu, to jest takie kiepskie. No, sprycia, strzela na ślepo. Nie, chociaż... Siadło, no pewnie jest źle. Okej, jestem smart. Pokazali Gears of War nowe. Ciekawe, sama Payna. Jakiś dowcip, a sama wiadomo jakiego, oraz Halo. I nudzą pierdołami. Helikopter. Czy można go... No dobra, jestem głupi. Ale może się... A, dobra, widzę, czemu zginąłem. To były dwie beczki tak naprawdę. Ktoś cały czas strzela. Jeśli to byłeś ty... To już po tobie. Dobra, kolejny taki moment, gdzie się gubiłem... Za mną. Ach, biedny Max. I'd have felt worse taking someone's medication if everybody in that place hadn't been trying to kill me. A może te leki byłyby lepsze, Max? Tutaj. Okej, ktoś tam mówi, żeby ten Smart Glassa pokazuje Microsoft. Co to jest Smart Glass? Strasznie jestem ciekaw. Ktoś pytał o parametry mojego kompa. Wpiszę niedługo w ten fakt tutaj na Twitchu. Bo na YouTubie się nie da, więc po lewej stronie będzie. Tymczasem kontynuuję. Muzyka dynamiczna. Oj, Tomb Raider, czyli pasja Lary Croft. A teraz Max. Boże, nie, te moje wejścia są coraz gorsze.
wstyd. Przepraszam cię, Max. Okej, gdzie są jakieś głowy? Szukam głów. Ta głowa jeszcze żyje? Odpocznij sobie, wrogowie zabici leżą w nadbrzuchu. Przynajmniej tyle, Max odpoczywa ze mną, jest na wakacjach, jakby nie było. I to był ostatni. Oh, wyskok z głowy. Tak, śmiejcie się tam. Wstawaj, Max. Fajna muzyka, no to jest Rockstar, oni zawsze rządzą pod tym względem. Ścieżek dźwiękowych, takich tutaj otoczkowych pomysłów. Szukamy dalej jakichś telewizorów przy okazji. Pewnie minąłem z 10, no ale... Zbadaj narkotyki. Widziałem enough. If these drugs didn't have a doctor's name on them, I wasn't interested. Passos had told me about this stuff. Oxidado. They called it rust, packed full of healthy ingredients like quicklime and kerosene, cheaper, stronger, and deadlier than crack. Easily marketed to the poor and desperate. All in all, a fine, honorable way to earn a living. Tatusiek Muminka pisze, żeby się nie śmiać z łysych, bo tam się pojawił tekst, że łysi nie potrafią skakać. O proszę, zostawił coś na gazie. I... Na, nie będę eksperymentował. Tak, zbada się organoleptycznie. Nie mogę, nie ma takiej swobody. Minus, minus dla Maxa. Max zabawi się w MacGyvera teraz. I couldn't find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. Będą mnie za to ścigać. Zbadaj tag. Chyba znak. I was definitely in Commando Sombra territory. If Fabiana was still alive, she couldn't be far away. Okej, szczęście w nieszczęściu, żona gdzieś tu jest. Może w kilku kawałkach. Może cała. Zobaczymy. Jest gitara. Tak mi kusi, żeby ją. O, obiekt, fizyka. Teraz tak, tam informacje, uwaga, jest teraz Tomb Raider, więc jak coś, to niech ktoś tam daje linka do GameSpotów i zobaczy sobie. To jest pasja Lara Croft. Lara Croft teraz tak zrywa. Max to w porównaniu z nim tutaj ma tyłek pudrowany dziecięcym jakimś tam nie smakołykami, tylko środkami troski. No, w sposób pudrowany tyłeczek. To co się z nim dzieje. Larę tam nabijają na gwoździe, z tego co pamiętam. Straszne, straszne rzeczy. Strasznie zrywa. No właśnie, jajami o matę napisał. Ale to... That much security, it had to be Serrano's pad. Since I was in the neighborhood, I figured he wouldn't mind if I dropped in and thanked him personally for his hospitality. It wasn't like he wasn't expecting me. No dobra. Jeden, drugi, trzeci, jeszcze tutaj jakieś rzucają we mnie mogą tutaj lami. Broń do złotego obrzyna. I ktoś mi tam zrobił krzywdę i go nie widzę, co najgorsze. Okej, teraz moja życiowa szansa. Boże, wreszcie, udało się. I Alan Wake 2 to fajny pomysł. Pokazali Alana Wake'a dwójkę, normalnego, jest jakiś ciekawy. Okej, Max. Trafiłem, jaki był spocony w ogóle. Proszę, i potem autobusem. Jeszcze się zwiesił tak ładnie. Ten gość umierał 20 dni. Okej, czy to jest właściwa droga? Psie sabo. Boże, ostatnia paczka. Tam została mi tych lentilków.
Ciekawe, że na rynku są jeszcze rentilki. Nie, to gadałem z tym. Gadałem z takim Czechem ostatnio. Czy Słowakiem? Słowakiem chyba. Znaczy nie pamiętam nigdy, jak to była firma. I lentilki podobno wykupiło Nestle i sprzedaje jako lentilki nadal. O, pięknie. Ten tutaj widzę. No, są śmieszne sceny. Max, oczywiście. Przepraszam cię, Max. Przepraszam. Ach. Okej, trzy głowy. Jedna głowa. Druga głowa. Trzecia głowa. Dodatkowo tam pan. Max się pali. Może. Mam trochę wyrzuty sumienia, że tak go tutaj pakuje w takie problemy. Teraz zła spluwa. Ta będzie dużo lepsza. Teraz tak. Zażyję od razu leki. Leki na porost włosów. Okej, strzela stamtąd. Trafia. I Max się pali. Dobra. Jest ciekawa sytuacja. Max Flame. Tak, przepraszam was za ramienie. Ale robi się ciężko, niedobrze. Okej, teraz nie zdążyłem pomyśleć. Muszę od razu spadać, tak? Tak. Kapitan Kolano. To jest dobry, stary, dobry Max, tylko ten sam. To już ogolił się, żeby było mu, żeby nie, nie wiem, nie umarł z przegrzania. Już jesteście tacy fani. Wszyscy mówią, że nie ten Max to był. No. Jak to mówisz, tak, jest ciężka scena tutaj. Muszę ją zrobić tak, żeby była znośna. Okej, okay, tamci goście już, ten pan już nie... Świetnie, że tak próbuję tam gdzieś się przejść. Na górze jest paru pajaców. Ja ci wsadziłem heada na stówę. Dlaczego jeszcze nie... Ach, ładnie. Okej, następny, pięknie. Ładny tu jest widok, tam jakaś woda. Myślałem, że można ich ten w ogóle. A to dopiero początek. Rozpiery, tam są dwie gwiazdki, ktoś napisał. Napisał Ader, łamane kreska dolna SO. Ech, no okej. Myślę, że iść droga schodami nie będzie zła. Okej, rzućmy się. Jeden head na nim powinien być. Najgorsze jest to, że nie widzę. Dostaję tylko dupie i nie widzę, co się dzieje. Okej. Zażywam ostatnie pastylki. Boże, koleś nie chce zrywać. Najgorsze się dobrze maskują. Ze względu na nie wiem. Nie chcę tutaj, albo nie, koniec z głupimi dowcipami. Kurde, klimat jest super tych strzelanin. Nie ma zbyt dużo możliwości na ultrajatki. I moce Maxa trzeba wykorzystywać z głową. Z łysą pałą. Okej, tam jest jeden z panów. Max oczywiście nie wyjdzie mi tak jak chciałem. Tam tutaj na dole warto schodzić. Mam nadzieję, że siadło. Teraz stamtąd. A spróbuj mi zrobić krzywdę tym ogniem. Max się zapalił. No i jestem praktycznie na ostatnim... Czymkolwiek bym nie był, jest przepikany. Okej, czy ktoś widzi jakieś prochy? Dzięki Bogu, że leżę. Okej, jest ten ziomek. Chyba go... Nie widzę, co się dzieje. Kamera nie pozwala mi dokładnie tego opracować, ale... Okej, zatańczy. Max, połóż się. Dobra, jak spadł, to nas tu wyżniczy, nie? Ech, w takim momencie mi zrobiłem krzywdę.
Okej, wystaje, dostaje. Wiesz, na górze coś tam jest jeszcze. Tak, Max się opala w robocie złośliwcy. Wcale, że nie. Żółw. Zobicie z... Ciekawe, czemu żółw, że pancerzyk? Ciekawe. Jaką mam konsolę, ktoś zapytał. Xboxa, czy mam wszystkie, bo sobie pożyczam jak trzeba. Okej. Okay. I ulubione sceny. O, romantyczne spotkanie dwóch pocisków. Mały kontra duży. I co z tego wyniknie? I teraz rzut. Max, tylko mi nie giń po tym. Powiedzcie, że wszystko się dobrze skończy. Jest! Oby był save point. No przytul się, Maxik. O, ja tutaj oczywiście proszę, żeby na czasie były lisami fanboye Maxa. Nie znosi tam, ktoś ładnie zauważył, że ładnie się rozpadają przeszkody. Ha. Prawie jak Red, Siergiej Olegowicz. A to był bardzo fajny film, taki strasznie autoironiczny, bardzo dobry. Właśnie można jakąś recenzję wrzucę na YouTube'a. Nie wiem, czy dużo osób go oglądało. Byłem tak z przekonaniem też, że to będzie poważna produkcja, a był naprawdę świetny. I had to hope the king was in his castle. As I approached the spot, I could hear raised voices. Then I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money, along with Fabiano's sister, Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now. I would just have to act harder than I felt. Put the guns down! Let the girls go. No one needs to die, asshole. Romano Cuso, gringo de merda. Vou matar. Don't you kill her! Don't you? Okay. Czy mogłem ją uratować? Again, with all hell breaking loose around me, standing over another dead girl I had been trying to protect. I'll give you a minute, buddy. We'd only been married a short time. By now, she'd been dead longer than I knew her. I still hadn't really forgiven myself for the Mona business, but I knew that was just grief. The insanity that comes with losing the life you had built. Michelle, I missed her with every part of my being. I hated the world for not killing me with her, and I hated myself for allowing this to happen to her and our little girl. But I knew I had to leave town. Excuse me. Max Payne? Somehow, I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery. O, zaczyna się. Ktoś tam napisał, że to Avatar NK napisał, że to smutniejsze od Titanica. I to jest prawda, ale teraz można się, to tak dobrze motywuje do tego, by tutaj do nich strzelać. Budowanie córeczek. O, skończyły mi się pociski w magazynku. Piękna scena. Więc mordowanie córeczek to zawsze jest motyw, który motywuje do zabijania. A teraz zabili już prezesową, więc w ogóle nie mam litości. A to oczywiście zabijanie córeczek było też w Outlaws, kapitalnym westernie. No i strzelanie na cmentarzu. Uwielbiam strzelaniny na cmentarzu. Czy takim amerykańskim oczywiście. Nagrobki. Tylko i wyłącznie takie w zasadzie wystających płyt. Mam nadzieję, że siadło tam daleko. Ładnie się płaszczy. O, elegancko. Nie
Boże, wiewiór ładnie podsumował, z cyklu myśli wiewióra. Strzelanie na cmentarzu rządzą, bo nie trzeba daleko potem nosić. Jak ładnie! Lewe oko zostanie piratem. I knew I shouldn't have gone there, and that Passos might have to pay the price for my sentimentality. Sorry, just had to say goodbye. You okay? I will be once we get out of here. I get the feeling those weren't the only guys DeMarco sent after us. Got that feeling too. Zaraz, kierowca. Okej, okay. Zwolnienie, ładnie, fap. No dobra, i co z nim? A, kula dopiero leci. Siadło, kurczę, pięknie. Że Max ma ładny krawat, ktoś pisze, faktycznie. I started to wonder if my luck was about to run out, what I realized it had a long time ago. That's why I was here. There he is! The money's mine! That's if there's anything left to identify the bodies with. You good? Yeah, I'm okay. Ach, stary dobry Max. Czy stary to jest teraz haha słowo? Klucz. I tutaj jest ostatnia menda. O! Wolę bez włosów i z brodą. I znowu, lubię lewą stronę twarzy. Bolało. Poczuł jak boli. Jeszcze miał szansę chwilę pożyć. Ach, wstawaj Maksik, wstawaj. Strasznie ładnie grasz. No ja znowu lamię niestety. Okej, okay, ktoś się gubi. Czy są wspomnienia? Tak, to są wspomnienia, ale to nie jest jakaś daleka retrospekcja. To jest to, co się stało zaraz przed São Paulo, jak on tam trafił. Okej, okay, przegapiłem kolejnego zioma. Dostał. Idę od złej strony. Zaraz, tam coś się dzieje strasznego. Okej, okay, tu jest kolega i już go nie ma. Trendy wyjdzie pan. No i się skończyła amunicja. No i lamerka z mojej strony. Nic nie mogę zrobić. A. Granatnik tam był. Przegapiłem. Zaraz, przepraszam. Więc tak, temu panu już podziękujemy. Temu tak samo. I tam jest granatnik, dobra. To jest coś, co pewnie miło nadzieję uratuje życie. Może szybko szczelna spluwa nie jest najgorszym pomysłem. Ech, Max. O, dla odmiany prawe oko, żeby nie było, że to jest wszystko skryptowane. I granatnik. Tak. Czy warto z takiej odległości strzelać z granatnika? Przepraszam. Dobra. Teraz było trzech w tym locie. Nieprawda, nie było trzech. Tam się gdzieś ukrył. Będzie ładne ujęcie. Doskonałe trafienie i... W co dostał? Podbródek. A miał dwa. A nie, gdzie podbródek? Ciekawe, że... Czy to było możliwe, żeby ta kula wyszła tak jak wyszła? Więc tak, szybko strzelne. Lamiące, to ja. Jak się zwalił? Się zwalił, bo podejrzewam, złośliwy czat zaraz tu będzie mi wmawiał coś, czego nie powiedziałem. Jakże to? Skąd to? Ty nie jesteś moim ziomem w ogóle?
Okej, granatnik, ale to na później. Chociaż może się. No, czemu nie w sumie? Tu. Plecy, no tak, wiem. Jeden. I są nagrobki, dzięki Bogu. Pięknie, dobra, skoro wylecieli w powietrze, to już wszyscy padli, tak? Taką mam nadzieję, chociaż nie wiem, gra tak ładnie pokazuje zwolnienia. I z lamienia tak naprawdę, okej, Max, wykręć tą łapką. Dobra. Tam jest jeszcze drugi zły człowiek. Boże, Max! Nie, nie, nie rób tego więcej. Zwróćcie uwagę, jak fajnie celował, bo widać, że przymyka jedno oko. A. Boże, Asher na E3 tymczasem. Ale nie, nie psuję sobie klimatu. Okej, okay, na cmentarzu też mają się kipczukulowe. No, dobra, wystrzelanie. Robi się coraz trudniej. Jaki poziom trudności jest w opisie wszystko. Panuj nad Maxem, wiem, przepraszam. The troops had arrived. Either DeMarco had thrown an army at this job, or he'd put a high enough bounty on our heads to attract every contract buying scumbag on the eastern seaboard. Yeah, yeah, but how are we gonna know who wrapped them? Huh? I got hollow points. Yeah, look, we all got hollow points. Look, we'll split the bounty. Polowanie na Maxa. Okej, w tomu się niech siedzą, proszę, Max, strzel teraz z granatnika. We'll work it out together. Okay? Look, cuz, how long have we been doing this? I'm not giving no handouts. I'm not asking for a handout. We're out here working. Whatever, whatever. Shut up, whatever. There he is! Right? Just look. Joe. Okej, okay, i tak, jedna głowa, druga. To można było zrobić 100 razy lepiej, ale czajcie klimat. Który mnie tutaj utrafił? Ten. No i jest po wszystkim. Passos had put some distance between himself and the goons. I meant to follow. Okej, okay, ktoś tam też można ciągać. Nie można, można się położyć i Max leży wtedy grzecznie. Teraz Max Payne, ktoś mi namierza. No i to tyle. Amunicja się skończyła. Ale hedy siadają. A turlać, można się turlać, tak. Te takie trafionia od niechcenia pięknie wychodzą. Dobra, porzucam granatnik. Passosowi trzeba tyłek ratować. Chyba nie, mam nadzieję, że sobie jakoś poradził. Jeszcze sprawdzę ten tutaj w ogóle miejsce. Co w ogóle dają złote broni? To jest też dobre pytanie. A dobra, czyli mają Passosa. Dobra, tak to jest, jak się nie słucha, czyta czat. Ech, Maxie, Maxie. Turlać się. Coś turlanie daje, oprócz tego, że jest efektowne i czasami można podnosić broń w ten sposób. Ten nie żyje.
ten trochu. Może Max, nie rób takich jazd. They didn't have much of a reason to keep Passos alive, whoever they thought he was. I za osłonę można się wturlać. Wturlać za osłonę. Są możliwości, których nie słyszałem. Znaczy, tylko przez moje głupoty ktoś tam pisze, że tak można zrobić. Tu są te groby nad poziomem morza. Wód gruntowych. To jest fajna historia. O, dzięki Bogu. Plots here weren't cheap. I'd take a freebie. Be cool, okay? Be cool. Don't tell me to be cool. You Max Payne? Hey, fucking funny. Whatever. You're Max Payne. I thought he was fucking Max Payne. Confusing, huh? Hey, you make one more move, and this guy, whoever the fuck he is gonna get fucking dead. Look, man, give yourself up, and DeMarco might have a change of conscience, huh? I grant you one last reprieve, man. Ain't no reprieve gonna be found otherwise. I don't even know who he is. This guy's luck is running out. Dobra, czyli tak, ratujemy naszego zioma. Kaminka w ogóle. Sweet focia na Facebooka. No i teraz tak, gdzieś tam jest gość, który mnie utrafił. Dzięki Bogu ja go utrafiłem. Teraz znowu dostaję po... Kurde, jakie miejsce. Turlać się, turlać. Tam jest główka, która musi dostać. Czy tu jakiś head, który jeszcze jest? Okej, tam był head. Kurde, widzę, że kombinują coraz te areny bardziej wymagające. Tam jest jeden chłopczyk. Zdrowia już nie mam jak odnowić, nawet jakbym chciał. Okej. Max wytłukł tyle osób, co największy zbrodniarz. No ale to jest gra. No i gra przegrywa. Więc tak, nie ma sensu się tam rzucać. Coś ciekawego jest na czacie tymczasem. Co się dzieje, jak zbierzesz wszystkie części danej złotej spluwy, to jest ozłocony model złoty. Muszę się częściej turlać, to prawda? Tak, jak umrę, to nie mam daleko. Leci tymczasem. No tak, ale zaczynałeś z moim kumplem, stary. Sorry. Okej, tu ich troszkę wpadło. Turlać się. Jakoś siły nie spodziewają, bardzo dobrze. Tu będę miał świetny punkt do ostrzeliwania cię. No nie do końca. Będzie ktoś sobie zajął to dobre miejsce. Ale tak, leżę. Kulka mu w oka, a proszę bardzo. Okej. To będzie dobry tutaj już. Zażyłem leki i ręce się nie trzęsą. Na trawie leży złoto. Tam coś niby jest. Teraz to jest dobry moment, żeby szukać. Nie, nie będę teraz, trudno. To co kiedyś poszukam tych złotych spluw. Teraz czas zająć się grą. Czy to wystaje głowa? Nie. Tak. Mój kurde algorytm wyszukiwania twarzy, a właściwie głów działa. Okej, raz, dwa. Giniecie wy. Jest po gościu. Pięknie.
Spoko, stary. To mówi, że jest moim dłużnikiem. Ach, będziesz miał okazję się odwdzięczyć. Tylko graj lepiej, bo kurde, ja tu wszystko załatwiam sam tak naprawdę. Strzelba się przyda. Holy shit! What the hell is going on here? Don't worry about it. Just get out of here, okay? It sounds like a fucking war is going on. Calm down. Some poor bastard, quite literally on the graveyard shift. Must have been wondering why there were suddenly more bodies above ground than below. Sniper! Shit! All I can hope for is that he didn't even hear the shot that killed him. No, wszyscy giną wokół Maxa. Shot came from the top of the mausoleum, up in the tower. A ja sobie wziąłem strzelbę. If I lay down cover, can you move up on him? That's anyone's guess. Okej, co zrobić? Wziąłem strzelę, ja biegnę do grobowca, tak? Tak rozumiem. No i dupa, turlać się, turlać, turlać, tak? Turlanie, będę pamiętał. Up in the tower. This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? Okay. That's anyone's guess. Jak oni mnie trafiają w ogóle, skoro stoję za przeszkodą? No nic, tak samo jak ja ich trafiam, to są przeszkodańcy, nie? Znowu się odbijam od ściany, jak jakiś błąd. Czy lubię się turlać? To jest jakiś pewnie coś... Nie, znowu jakiś tam slang młodzieżowy, turlanie coś oznacza, tak? Dobra, ładnie ich teraz pozbierało. I... Tak, turlanie. Nie mam granatu. Ale tak, porzucę tą strzelbę, bo mi na cóż takie dziadostwo. Wtedy było dużo lepiej jednak. Popadało już trochę więcej. Ten jeszcze wstaje. Wstawaj, nie udawaj. No to sobie zmarnowałem amunicję. Trzeba się rzucać. No i dobił. Świetnie. Czekaj, aż Pasos... No właśnie, mam czekać, aż tam, jak Pasos będzie strzelał. Dobra, jestem taki głąb jak zawsze. This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? That's anyone's guess. Okej, okay, wyszło lepiej niż ostatnio. Pospadali jak ciołki, ale wszyscy się podnoszą. Sure. Right up to the moment my head gets blown off. You gotta move again. I'll give you cover. Dobra, trzeba myśleć, trzeba słuchać, co on mówi. No, strzelba wreszcie przydała. Run, duck, flank. Easy orders to give when you're way behind the front line. Window's coming up. Great. Napięcie. Okej, okay, mówili coś o boku. Czy mogę przejść tędy? Nie. Nie mogę teraz zginąć, Max. Prosto od frontu. Dlaczego wszystkie drzwi są zamknięte? Czyli pewnie z tego boku. Jest tam. Dobra. No i tyle było ze snajperów.
We'd come in here to hide, not very successfully as things turned out. Freeze! As opposed to what, disco dance? Shut the fuck up, half-caste! Turn around! Turn around! Move! Move! Hold it! That way, you fucking jokers. Move! Where are we going? Hey, take it easy. You killed my son. You killed my fucking son. My boy. My only son. Listen, I'm sorry. Fuck you! Sorry for your loss. But your son was killed in gun battle. A battle he started. Shut your fucking mouth! Shut up! Shut up! Shut up! Fuck you. You killed my son! You fucking spick! God. You killed my son! Dig! Now! I have to admit, I almost felt bad for the guy. Dig! Sure, he had lived a bad life, but I, of all people, knew that living with this grief would be payment enough for any sins. Still, perhaps not so bad that I was prepared to dig my own grave and let these Goombas kill me without even getting some dirt on their hands. Your body ain't gonna bury itself. Dig, motherfucker! Okay. I didn't want to tell the guy there were 45 other bodies in the cemetery that weren't receiving their Christian rites. I figured the Gravedigger Act would buy us some time. I'm getting tired just watching you! Where are you going? I died! No i tak wyszliśmy z opresji, Max. You alright? Yeah, I'm fine. Alright, follow me. Tak, skończy się jak w Chłopaki nie płaczą, napisał Raza dobrze. Co Max chciałby w życiu robić? I to jest dobre pytanie. Dobra, gdzie ja biegnę teraz? A, gdziekolwiek bym nie biegł, znowu lamię. Skąd oni biegną? Skąd ja biegnę? Dokąd ja biegnę? Okej, tak, na cmentarzu wybuchających beczek nie ma. Apteczek też nie ma. Co, turlać się? No i turlanie mi sprawdziło takie coś. Max Lame 3. Tak, przepraszam, no. Co ja biegnę, powiedział Sozewski. Ech. Dobra, skąd nadchodzą te ziomy? Stamtąd. Okej, mam jedną apteczkę cały czas. Mam strzelbę. I mogę latać. Mam nadzieję, że go to tam bolało jakoś tak wystarczająco stopnie, by przestał strzelać. Okej, wszyscy przeładowują. Bardzo dobrze, bo ja też kurde muszę. Okej, tu zmarnowałem swoją ostatnią apteczkę. Pamiętamy, że był zły człowiek. Jest painkiller. Dobra, świetnie. Tylko coś... Nic mnie nie zabiło. Okej, mówią o gameplayu z Black Opsa coś tam, tak? Że pojawił się już na E3, że był. Black Opsa 2. I
No i zawsze... No nie, ostatnio mówiłem o lewym oku. Zgadywanka. A ciki ładne chociaż, ładnie nazwane. O. Dobra, co zrobimy z ojcem? No, czy można mu ulżyć w cierpieniu. I prawdopodobnie tak to się skończy, teraz można obstać. Ładnie tutaj wypadają te cegły, strasznie ładny kościół w ogóle. Ładne miejsce. Lubię cię, Max, lubię. No są ludzie na to niepocieszeni. How appropriate. How appropriate. Okej, strzelanie na oślep jest świetne, bardzo mi się podoba tutaj. Okej, tacyś koledzy. Tylko ty, ja nie mam amunicji, pięknie! Boże. Okej, Max, wykręć się, co on tu robi w ogóle? Teraz... I tu jest gość po drugiej stronie. No. Same trupy. The dead bodies didn't need them. Ciekawe. Podoba mi się ta taka pieczołowitość, z jaką te pomieszczenia od tutaj odwzorowują. Ten koleś jest po sekcji. Ciekawe, czy to jakieś, nie wiem, easter eggi, są ci znani ludzie. Kim jest ta kobieta na przykład? I no, co tu jest? Okej, okay, apteczek mi nie zabraknie. Tu ci państwo pocięci. Do wyboru, do koloru. Do koloru, haha. A nie, to nie było zamierzone. Tak się mówi u nas. Hej, psst, słuchaj. Up there. Go on, go, go, go. You can go first. Gentlemen, thank you. This place looks about as good as any to make a stand. At least the coroner won't have to go far to go to work. Dowcipy, dowcipy. Like I said, Paso's always had a good sense of humor. Well, Max też to zauważył. We gotta find a phone. I got a connection in Queens who can help us. Huh. All right. Every room before you move on. We don't want to miss these damn fools. Our SOS was gonna have to wait. Strzelanina w kościele. Żadnych świętości w grach. Chociaż nie ma krzyża. No, zależy jakie to jest wyznanie. Okej, okay, chłopy wchodzą. Max zaczyna latać. I oczywiście, jak zawsze, przywalam czymś w głowę. Teraz jeszcze ma włosy, które mu amortyzują do trafienia, przywalenia. Okej, przez zasłonkę. Jak na złość nikogo nie ma. Okej, do sracza. No, zamknięte, zawsze. Kobiecy też. Tam jest do zdjęcia tymczasem. Tu nie chodzi o rodzinną fotografię. O! Nowa spluwa. To jest złote! Tandetnie wygląda. Nie zbierajcie złotych broni, bo są brzydkie i psują klimat. Faktycznie. Więc normalne bronie robią się złote po znalezieniu. Muszę jakoś wyłączyć. Okej, okay, zlamiłem, bo że bawiłem się w podniecanie się wszystkim i Pasosa zabili. Pięknie, przepraszam. Tu jest jeden ziomal. Tu jest raz, dwa, trzeci na górze. Pewnie, że tutaj zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz.
Jaki kurczę ciekawy ten przypadek. On się strasznie szybko wyłania. Tam muszę chyba po prostu wejść z tego co rozumiem. I teraz osłaniać mojego zioma. Jego coś tam, nie wiem co go zjadło. Tak, kamper. No jasne, to jest prawda, no muszę to skampić wreszcie. Okej, spokojnie. Szybko strzel na broń, niech sobie wejdą. O, to były pastylki dla probu. Nie wiem, probu zawsze zażywa pewnie. Okej, dwa. Okej, są wszyscy, cała rodzina, a ja oczywiście piękny lot, który nigdy nie wychodzi. Max, wykręć z tymi kończynkami jakoś. Okej, ta spluwa na górze jest cienka niestety, strasznie. O. Od razu, przyczajka i spokojnie ich wystrzelać, żeby tylko mój ziom nie stracił. Okej, to sobie wezmę na przyszłość. Złote i brzydkie, ale jest. Przeładuj. Dobra, wszyscy. Albo Max taki stary, albo ja tak lamię, albo to jest hard. Miny Maxa są piękne. I think we'll be all right. Yeah, at least for a little while. Just call somebody, get a little help, and we'll get out of here. Hey, hey, it's me. Look, we really need to get out of New Jersey. Yeah, the things are heating up. We got like half the New Jersey mob after us. And a cemetery in Hoboken. Here I was again, halfway down the world, and still looking at the bodies of women I was supposed to protect. Only difference now is, I didn't understand the language. Vá, vá, vai pra lá. Tranquilo, tranquilo, pode ficar tranquilo. Fica nessa parede, seu americano de merda. Que porra tá acontecendo aqui? Que merda tá acontecendo aqui? Haven't you figured out? I don't speak your fucking language. Seu gringo de merda, cala a boca, seu gringo. That's right. I may be a moron, but here's the thing. I ain't quite as dumb as I seem. Jak go obrazi? Humiliation. Upokorzenie. Bije go kolbą od pistoletu. It was time to get out of there. Seemed like someone had decided to carry out some impromptu justice on the street life below. I'd failed Rodrigo and I'd failed Fabiana. And that awful nightclub in the stadium and the docks. I'd been given enough chances to make this right, and again I'd blown it. Perhaps this was my punishment from the fates. Keep reliving the same mistakes for all eternity. Ech, no i oto jestem ponownie. Łysy, z brodą, w koszuli hawajskiej. No, no, no. I guess sobriety is relative. Oj, 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 jakie brzydkie tutaj tekstury w kiblu. Ale nie przypuszczaj pewnie, że będę tu chciał zaglądać. Tak, Bold Alone. Śmiejcie się, śmiejcie. It was a goddamn war zone. I had to assume Giovanna and Marcello were out there somewhere. Maybe I still had a chance to get somebody in that family through the day. Oni się tam strzelają między sobą. Nie ma sensu się angażować.
Więc z całej rodziny zostało chyba jeszcze 3 osoby. Dwójka tych młodszych, jeden z braci. Nie chcę tam zejść, tak? Czy lepiej tędy? O, to mi się przyda. Z celownikiem. No jest celownik, ale Max niestety nie używa. A szkoda. Może tak Black Hawki z Mielca latają. Były Black Hawki na stówę? Żeby nie zniszczyć. A ile w ogóle w tym? Na Kubie jest naszego sprzętu. Wszędzie. Jesteś dobry czy zły? Nie wiem, czerownik się zaświecił. Więc tyle. The place was swarming with cops, but they weren't there for me, far as I could tell. And I'd blundered my way into enough clusterfucks for one day. If these fools could buy me some time, I might have a chance to get to Marcello and Giovanna before somebody put a bullet in their heads too. Helicopter. Milicjanci. Nie, nie zaczynamy, spokojnie. Niech się rozpocznie. Da się przejść tę misję bez zabijania nikogo. Kurde, jak tutaj zadyma jest niezła. Tak, ktoś tam ładnie zauważył, to jest Polska po euro. Giovanna and Marcello were still alive. But I didn't hold out much hope they'd stay that way for long. I'd already lost the ransom money, got the hostage killed, and I was only just getting started. This was turning into another fine example of private security work. Dzięki Bogu żadnego strzelania. Tak, wuwuzele brakuje złośliwcy z czatu. I heard about these raids. Rent-a-thugs in body armor sending a message to the poor that the cops are still in charge. When they hit the favelas, they came in hard and fast. Anyone was fair game, as I was about to find out. Może atakować! Okej, grubasek dostał. Ej, tu była jakaś śmieszniejsza broń, chyba nie. O, ładnie zażył ten teraz środek. Okej, aż mu kredki z piórnika wypadły. To może być ciekawszy. Właśnie zaprzyjaźniłem z tą spróbą. Nie wiem, która lepsza niestety. No właśnie, Raca dobrze mówi, że to się u nas narzeka, że policja jest brutalna. A tutaj też pomylili mieszkania pewnie. Okej, nie żyje. Nasłuchałem się takich opinii, że w tej grze postacie mają wytrzymałe głowy, ale to jest nieprawda. I bardzo mi to cieszy. Realizm, realizm, realizm. Nawet Max nie ma twardej głowy. O Boże. Do kogo strzelać? Jak strzelać? Lepiej się przycinek. Leżenie jest fajne, ale przyczajanie się jest skuteczniejsze. Jak oni mnie widzą? Co więcej, dlaczego Max się nie rzucił? Zmienił się mechanizm rzucania. Okej, więc ta scena, którą przerabiałem. On tu zdziwiony, że gość mu wypalił głową i żyje. Boże, nie, tak
zabiję Maxa tym swoim tutaj. Max, trzymaj się teraz, pleckami chociaż, jak uderzymy, to będzie lepiej. Zrobię wszystko, żeby mnie bolało. Okej, tam widzę, coś ci wystaje. Spadłby mu ten, świetny. Nie wiem, która spływa lepsza. Może ta. Okej, okay. To jest dokładnie ta sama historia. Ten z tym mnie dobija. Pięknie, pięknie, pięknie. Może w Stambielutkim przecież świętujemy, ponieważ rozpoczęły się targi E3. A ja tutaj sobie gram. Ja też świętuję na swój sposób. A może taki mały kaliber, gdzieś tu sam był taki pistolet maszynowy. O! Kurczę, jaki zestaw teraz mam. Okej, tutaj nie dać się zrobić. Oni tu zastrzelą tego. A teraz ja ich za karę. Ten masie tutaj zastrzelanie do niewinnych. O! Lewe oko! Zasady zostają. No nosek troszeczkę. Po skoku ląduj na ciałach, to nie będzie obrażeń. No ale skąd ja ci wezmę ciała? Znaczy... A na ciałach, rozumiem. Tylko na tak też. O, zbadać ciało. Czemu akurat to ciało mam zbadać? 55. I've seen that number before. Were these the same bloodthirsty motherfuckers that showed up after the shootout at the party? Okej, wszyscy zamykają tutaj. The odds of me getting out of there alive, let alone Giovanna and Marcello, were narrowing with every passing second. Ty kulę wokół bliźniego widzisz, a swojej pały nie. Mocny Michał szykuje jakieś mądre powiedzonka. Okej, okej, co tu będzie? Nie wiem, że warto było zastrzelić. Zupa była zasłona. If I filled my body with enough poison, maybe I'd forget I added another dead girl to my rap sheet. Jest telewizor. Uwaga, przerwa. Olá, sou o Dr. Arthur Fischer. Sou especializado no aumento de nádegas, seios, abdominoplastia e aumento peniano. Faça-me uma visita, Dr. Arthur Fischer, cirurgião plástico e procedimentos. Bardzo dobry doktor. O ataque na sede da empresa do ramo de construção Fábricas Branco no início dessa semana foi atribuído ao grupo paramilitar Crachá Preto. O presidente da empresa, Rodrigo Branco, irmão mais velho do candidato a prefeito Vitor Branco, foi morto durante o ataque. Ainda não se tem certeza se o crime tem alguma ligação com o sequestro da senhora Branco, Fabiana, pelos membros de uma gangue de favela na semana passada em um clube noturno. A senhora Branco ainda não foi encontrada. A polícia está buscando mais informações a respeito deste homem, cuja imagem foi capturada pelas câmeras de segurança no edifício em Jesus. Look at that. É lindo. Irresistível. Você sempre quer mais. Bang! O refrigerante com guaraná que te dá energia. Bang! Você vai ver estrelas. Ktoś tam zwrócił uwagę, że telewizor się Okil powinien nazywać. Teraz można zmieniać kanały, ale... No, nie tyle. Ja chciałem obejrzeć ten kanał. Więc tak, Max jest poszukiwanym za zabicie. No słodko się zrobiło. Tu jest ten, ta pani. No dobra, siedź sobie tam. Nie chcesz poznać Maxa i jego, to nie. Ale czy mógłbym zrobić krzywdę z tym helikopterem? Boże, nie Max, tylko nie to znowu. A niech tam się, dobra, niech tam się skradają. Ja znowu zaczynam z niepotrzebnie się angażuję. Chociaż może było dobrze ich uczyć właśnie wcześniej. Też nie pomyślałem, nie wiedziałem, no skąd mógłbym wyjść. Ten telewizor już nie działa niestety. Okej, okay. Po to mam karabin, by robić z niego użytek. To
jest słodka spółczynka. Jakieś zabawki, okay, muzyka tak dynamiczna, że brak słów. Okej, okay, tych lepiej zostawić. Chcę każdego mogę utłuc. No jest helikopter. To będzie mój boss, kochany. No i tak, strzelec, drugi strzelec, tam pilota jakby jeszcze osadzić. Okej, okay, ten się skąd wytrzasnęli go. Okej, okay. Nie w ogóle tak jak chciałem. Tak, helikopter dobra, dołuje, pięknie. Przemoc do niczego nie prowadzi, mówi Sidorki. Coś w tym pewnie jest, coś jest. I was still alive, and still not all that happy about it. Why did the easy way out never come? Maybe I thought I didn't deserve it. Carter mówi, że co to za strzelanina bez walki z helikopterem. I to jest mądre, w jedynce też był helikopter. A dwójki nie pamiętam, czy był, kurde. Jakoś ją tak na szybko przelazłem. Bez zrozumienia. No, nie będę tam patrzył, ale w każdym kiblu są piksele tutaj, w tym świecie. I to jest wielki błąd dla osób lubiących zaglądać w kible. Czy Max to Emma? Ktoś widział łysego Emo? Co to za pytanie? Felforce mówi, że Halo przypomina Crysisa. No chyba Crysis przypomina Halo, przecież Halo było pierwsze. Wymyślili kombinezony i tak dalej. Ja będę bronił miłbyną serię. No nic, Maxik, idziemy tymczasem. Grałeś w Halo? O. Raz mi coś wyszło. Nie leż w tej kałuży. Okej. No to w sumie tyle. Myślałem, że można go uratować wcześniej albo coś. Czy to była butla z gazem? Nie, po prostu butla. I knew this was all my fault. And there was only one way I dealt with guilt. Ktoś ten nieprzytomny mówi, że w Brazylii srają pikselami. Nie wiem, nie byłem. O. Zbadaj ciało. Aha, to jest mądry pomysł. Zobaczmy, czy Max. Jest. Man, I was guessing these guys didn't spend their spare time studying the Geneva Convention. No i zbadałem martwych mieszkańców. Poczułem się jak Scully z pewnego serialu. A czy Max brudzi sobie ubrania? Kurczę, no i teraz jest ten. No brudzi, brudzi. Ewidentnie ma zasyfione te spodnie. Koszula też brudna już. I to mi przypomniało teraz, że nie wyjąłem z pralki rzeczy. Kurde. To nie byle jakich rzeczy. Boże, nie wyjąłem z pralki rzeczy. Ech, no to mi przerwę za chwilę. Jesus Christ, these bastards weren't playing games. These were the same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party. Nasty business. If these were the guys De Silva was worried about, maybe he had a point. Yes, this was definitely them. Jesus Christ, these bastards made the NYPD look like the Hare Krishnas. Jak to skomentować? No rzeźnia jak to w Maxie. Mamy złych. To jest ważne, bo złych się lepiej zabija, bo ma się poczucie tego, że zabijając złego robisz coś dobrego. No i części, wszędzie tutaj jest tyle złota w tej Brazylii. I couldn't make much sense of what I was seeing, but I had the feeling it wasn't that strange for anyone else. Ktoś tam narzeka na pokazywanie konfliktów w Ameryce Południowej. Mi to nie przeszkadza. W takim wydaniu jest świetnie.
I had no option but to take the scenic route. Assassin's Creed będzie teraz. These charmers weren't there to make a couple of arrests. They were bussing them out by the dozen. But who was I to cast judgment on proper police procedure and justifiable use of force? Mogłem sterować w tym momencie, warto zaznaczyć. Fora de merda. Nunca aprende a lição. Traficantes e viciados, né? Espera o quê? Miałem takie latarki jak w Battlefieldzie 3, że oślepiają. Okay, raz, dwa i gdzieś tam jest trzeci ukryty. Wychodzi czwarty, tylko mam jak na to, mam jakiś punkt tutaj na tym wszystkim. Warto było jednak leżeć. Porozmawiaj z nim. Ja się... Aha, no i tutaj mogę powiedzieć, czemu nie mogę porozmawiać z nimi. Bo Max nie zna języka. I to jest to, do czego prowadzi nieznajomość języków. Mamy kolejny morał płynący z Maxa Payne'a. Warto się uczyć języków, bo braki w komunikacji prowadzą do właśnie rozlewu krwi chociażby. Gdyby się ludzie lepiej rozumieli, dogadywali, to by do tego nie doszło. A tak właśnie muszę wszystkich zabić. No, po mądrości mam na dziś, wracamy do strzelania. Mam nadzieję, że to taki, tak uduchowiony będę lepiej strzelał. Ha. No właśnie, tam Levelo.pl zauważył, że oni też nie znają języka, więc wina jest połowiczna. Ładne trafienie. Tak, pokojową nagrodę Nobla powinienem dostać, Konofa, tak. Zatem propagowanie treści takie. Okej, nie, ach, my tu sobie o pokoju, a on tymczasem... Ładny kształt pocisku, teraz zwróciłem uwagę na ich zróżnicowanie. Patrz, jak pociski się mijają, świetne. Tak, po jajkach strzelasz, achievementy dostaniesz. Max miał problemy z tymi schodami. Już dobrze, Max. Pokojowego dają każdemu. Sylwan 102 złośliwie podsumowuje. No tak, w sumie dokładnie. To by była jakaś obraza dla Maxa, gdyby teraz pokojowego dostał. Na chwilę wyłączę latarkę. Teraz, ta spluwa jest taka se, bo no mało w tym magazynku, tu mamy 30 sztuk, będzie lepiej. Mornik się bulwersuje, że jak ja strzeliłem raz, to on strzelił 20 wtedy przeciwnik, kiedy leciały te pociski. Ale ja oszczędzałem pociski po prostu, tutaj dobrze o tym to o mnie świadczy. To już bronię mojego stylu gry. Zacznijmy od tych drzwi, bo one są takie bardziej mniej oczywiste. To może być secret. No i nie ma. Więc wchodzimy tutaj. Tylko i spotkamy coś ciekawego. Pranie. Wiem. Chwila. It seemed like as good a place as any to lie low and get my bearings. Problem was, some other fine gentleman had the same idea. I'd gone from out of luck to unarmed and shit out of luck. Another reminder, not that I needed one, that any low point can always go lower, as my new friends were about to find out. Dobrze, że złotych broni nie miałem. It was Sao Paulo's finest and a busload of lucky winners they'd picked out earlier. I decided I might as well follow them. I was lost and they were going somewhere. And it was the closest I was going to get to a plan.
Where were they taking them? Did they have Marcelo and Giovanna? Was this just an average favela raid or something more? When all you're left with is questions, I guess your only option is to go with your gut. And my gut was telling me that band of merry men would lead me to some answers. Answers I'd soon wish I'd never received. What was going on here? They looked like the same paramilitaries from the stadium and office attacks. Something felt wrong. In fact, everything felt wrong. Anytime those guys decided to join the party, you could be sure it wasn't gonna end in a piñata and a slice of cake. What the fuck was this? The vigilantes doing an exchange with the Death Squad cops? Were they buying people? What the hell for? None of this made too much sense. These two were serious operatives. One was a band of hired killers and the other supposed to keep the peace. Yet they were doing deals. Now I had to find Giovanna and Marcelo. Without a better plan, I thought I better follow this bastard. Não faz isso não, viu? Por favor! Não faz isso não! Vamos acabar com essa porra! Cala a boca, sua puta! Vem pra cá! Here was Giovanna and Marcelo. What the hell were they about to do to him? Marcelo! No i Marcela nie ma. Walka na maczety będzie. Bastard. Boże, wszystkich klawiszy na klawiaturze tu używa. Nie poznaje Maxa. No, you don't want to do that. Come on. Tak łysi rozmawiają. Maczety. Ach, wszystko. Why did they do that to Marcelo? It's a legendary gangway of killing people. These are no ordinary street gang. I guess they want people to think they are. With this, they can justify the killings of today and the people they took. Shh. Quem fez isso? Foi americano. Foi? Foi? He's blaming you for the death of his friend. Porra de americano. Você morre, porra. Caralho. Contra ele. Jest ten pan Knorr, który... No, Max miał na niego oko już. Jak ładnie suną. After a couple of hours of lying and shit, you learn to appreciate what you've got. And right now, all we had was each other. I was a wreck, and Giovanna, well, I knew what she'd seen no amount of drugs or therapy could erase. That kind of pain follows you around forever. The constant shadow of a wasted life. The poor girl had been through enough. We had to find a way out of there. Giovanna was calling Passos. I didn't know if this was a good place to hide or not. When half the local police force and a crew of paramilitary psychopaths want to send you upstairs, I reasoned the crowd was as good a place as any. At least when we got shot, maybe some kind soul would take a video and put it on the internet. Let's go. I just saw a cop looking at me. All right. Passos said there's a good place to hide in the back. I'm just trying to stay calm. Come on, come on, come on, come on. You okay? Yeah. Let's go.
I guess this is it. No, keep going. That's a girl. Pregnant. You better be shitting me.